Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Początki dzieł Bożych nie są nigdy spektakularne. Każdy cud, który działa Bóg, zaczyna się niepozornie. Wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej zaczęło się od uratowania przed śmiercią chłopca imieniem Mojżesz. Cud w Kanie zaczął się od spostrzeżenia Maryi, że zaczyna brakować wina. Rozmnożenie chleba i nakarmienie 5000 mężczyzn od zaledwie 5 bochenków. W błędzie są ci, co sądzą, że aby osiągnąć jakieś zadowalające rezultaty w życiu duchowym lub społecznym, trzeba mieć jakieś ogromne zasoby. Wystarczy odrobina, ziarnko gorczycy. To jest ulubiona droga działania Boga. Z małych rzeczy czynić wielkie dzieła. Podobnie sprawy mają się z Królestwem Bożym. Jego realizacja zaczyna się od jednego człowieka, który wokół siebie zgromadził zaledwie 12 uczniów. Dzieło tak mocno się rozwinęło, że dziś chrześcijanie stanowią największą grupę wyznawców obejmującą ponad 1/3 całej populacji świata. A jak Królestwo Boże realizuje się w moim życiu? Czy pozwalam małym ziarenkom Słowa Bożego codziennie wpadać w moje serce, aby moje życie przemieniało się w wielkie drzewo życia duchowego? Od moich codziennych, małych decyzji zależy cała moja wieczność.